Pod ostatnim odcinkiem parę osób pytało się, czy zrobię poradnik, jak robić takie animacje do Minecrafta. Więc każdy prosił, więc postanowiłem, że czemu nie i go wam zrobię. Przed tym jak wam go pokażę, to prosiłbym was bardzo o zostawienie suba i łapki w górę, bo chciałbym do końca wakacji wbić 4000 subskrypcji, a zostało nam aż 900 osób do tych 4000. Bardzo dziękuję i lecimy do odcinka. To co właśnie widzicie na ekranie, to jest animacja, którą dzisiaj wykonamy. Ja wam nie przedłużam już więc, bo wystarczająco, że wstęp trwał strasznie długo. No i co, lecimy. Pierwsze co musimy zrobić, to wejść w Google'a albo w jakąkolwiek inną przeglądarkę i wpisać Mineimator, żeby go po prostu pobrać. Klikamy tutaj pierwszy link i mamy tutaj Mineimatora. Teraz zjeżdżamy trochę w dół i mamy tutaj wielki przycisk download, więc raczej każdy będzie wiedział, gdzie się go pobiera. Klikamy i klikamy teraz download installer. Czekamy chwilę. I jak widać tutaj już nam się pobiera Mineimator. Jak widać mi się już Mineimator pobrał, więc po prostu klikamy. I teraz tutaj musimy zaakceptować licencję całą. Klikamy next. Tutaj można sobie utworzyć po prostu skrót na pulpicie. Ja nie będę klikał, bo już mam. I klikamy install. I to by było na tyle z instalacji. Włączamy naszego Mineimatora i będzie wyglądało to mniej więcej tak. I po prostu tutaj klikacie teraz new project. Nazywacie to sobie, na przykład ja sobie nazwę to test. Project Author, Luzak. Dajemy create project i będzie wyglądało to u was mniej więcej o tak o u was to będzie wyglądało. Pierwsze co wam polecam zrobić, to kliknąć sobie tutaj w ten workbench, poszukać tutaj takiego czegoś jak kamera. Dajemy kamera i klikamy create. Po prawej stronie mamy widok z kamery, czyli teraz, gdy poruszę kamerą, to na tym, tutaj ten, na tym obrazie też się poruszy, bo to jest widok z kamery. Dobra, ale zapytacie się mnie pewnie, ale jak się tutaj poruszać i tak dalej. Bardzo proste. Prawym przyciskiem myszki obracamy się, lewym przyciskiem myszki mamy takie orbitowanie jakby wokół obiektów, które mamy zaznaczone. Jeżeli nic nie zaznaczymy, to sobie tak po prostu można jeździć WASD, no to po prostu się poruszamy. No i to w sumie tyle z poruszania się. Teraz trzeba oczywiście nam naszego skinka tutaj postawić, więc klikamy znowu w workbench i klikamy tutaj w charakter. Dajemy tutaj typ Wheat, czyli ten taki gruby, no i Slim, czyli ten taki chudy. Wariant Steve, ale my zamiast tutaj po prostu klikamy tutaj sobie skin. Tutaj skin i klikamy download from Minecraft user. I tutaj wpisujemy nasz nick z Minecrafta, żeby po prostu wyszukało naszego skina. Jak widać mój skin tutaj już jest. Klikamy done i klikamy create. Postawiamy go sobie na przykład tutaj. Teraz w sumie mamy już wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli macie tak jak ja na przykład teraz, że jedyne co możecie to po prostu przesuwać postać, to klikamy tutaj po lewej stronie Rotate Tool i Bend Tool. Teraz można go swobodnie obracać i robić z nim co się chce. Mamy tutaj kamerę, więc trzeba sobie podjechać tak, żeby widzieć mniej więcej kamerę. O, i teraz sobie podjeżdżamy naszym skinem. I teraz najważniejsze, czyli po prostu ustawienie naszego skina mniej więcej przed kamerą, żeby to było tak mniej więcej prosto. Polecam wam robić to zawsze od boku, bo od boku jest tak jakoś według mnie najwygodniej. Jak widać, kamera jest na wprost mnie. I polecam wam ustawić kamerę tak, żeby ona była lekko poniżej waszego tułowia, czyli lekko, żeby było widać nogi. Teraz, jak animować? Ale przed tym jeszcze polecam wam zrobić jedną rzecz. Wziąć kamerę i ją lekko obniżyć w dół. Tym czerwonym, tutaj mamy tą taką czerwoną linię. Tą czerwoną linią obracamy góra-dół. I ją lekko obniżyć w taki oto sposób. Bo to wtedy wygląda o niebo lepiej i mamy fajniejszy i ładniejszy efekt. Tutaj na dole mamy timeline. Na tym timeline'ie po prostu, jak ktoś nie montuje zbyt dużo, to timeline, czyli po prostu tutaj mamy klatki. Tu jest jedna klatka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, dziesiąta, piętnasta, dwudziesta, dwudziesta piąta, trzydziesta. Każdą tą klatkę można sobie animować, ale ja wam polecam, żeby wszystko było tak smooth. Animować sobie po prostu na przykład co 10 klatek, albo co, nie wiem, 7, 5, jak po prostu ktoś woli. Pierwsze, co robimy, na pierwszym tutaj na 0, czyli wyjeżdżamy tą kreseczką zieloną na 0. Bierzemy i się schylamy, schylamy naszą postać, klikając w tułów. Teraz klikamy w dół, w główkę i dajemy ją do góry, tak żeby oczy były mniej więcej na poziomie kamery, żeby w nią tak jakby patrzyły. Można sobie tak fajnie ustawić tutaj. Jeżeli na przykład tutaj nie jesteście w stanie coś kliknąć, czyli na przykład chcecie kliknąć w głowę i nie możecie, to możecie kliknąć tutaj na kamerze i po prostu też możecie sobie obracać. I teraz przesuwamy po prostu tym zielonym siusiaczkiem, przesuwamy sobie tutaj na przykład, prostujemy naszego skina w taki oto sposób. Głowę też prostujemy, ręce też prostujemy na przykład. Polecam wam ręce dać lekko rozstawić, bo to wygląda wtedy bardziej tak, wiecie, realistycznie. I na przykład, jeżeli coś mówicie w dodatku, jeżeli to jest jakaś, nie wiem, po prostu animacja, gdzie nic nie będziecie mówić, to tego nawet nie róbcie. Ale jeżeli
będziecie na przykład mówić, tak jak ja wstępie do randomizera, do odcinka z randomizera, to polecam wam ustawić sobie skalę. Bierzecie tą skalę i po prostu na przykład ustawiacie tak o tutaj, mniejszą głowę i wtedy mamy coś takiego. Lekko nam się... jeszcze zapomniałem powiedzieć wam jednej ważnej rzeczy, żebyście ręce ustawili po prostu lekko w dół. W sensie jak nie chcecie, to nie musicie, no nie? Ręce lekko w dół. Dobra, następne co robimy, to po prostu znowu przesuwamy i bierzemy sobie na przykład rękę, wystawiamy w górę, że no coś tam na przykład sobie gadamy i mamy... I wygląda już nasza animacja mniej więcej jakkolwiek. Tutaj wracamy z powrotem, musimy być na środku, jeżeli chcemy na przykład wprowadzić jakieś poprawki. I na przykład klikamy sobie jeszcze tłów, żeby się tam się poruszał, no nie wiem, coś tam jeszcze. Takie morski, ten morski kolor tutaj, to jest taki do właśnie bendowania. Czyli możemy sobie na przykład takie, że oho, ho, ho, bla, bla, bla. To niebieskie jest od po prostu odsuwania rąk. A to czerwony jest po prostu do góra-dół. I mamy mniej więcej taką animację, po prostu jakąkolwiek prostą. Tutaj na przykład też sobie zmieniamy skalę głowy. Na przykład teraz dajemy na 1, 1, 1. To tak na przykład bla, 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 bla. Teraz się głowa powiększa i na następnej klatce ją po prostu zmniejszamy. Teraz bierzemy sobie znowu rękę na przykład i robimy coś tego typu. Hop, hop. I teraz sobie to... Dajemy na przykład w dół i na przykład jeszcze raz można sobie obniżyć, tak żeby wiecie widzowie, było wszystko dynamicznie. Trzeba na przykład tu obniżyć, teraz na przykład jeszcze głowę obniżymy, raz jeszcze raz na przykład rękę, że coś tam. Dobra, teraz też tutaj zrobimy. Dobra, ustawimy sobie na przykład jeszcze tutaj tak, tak do zewnątrz trochę. I na przykład tutaj sobie też skalę można ustawić naszej ręki. Ja polecam tutaj, jak robicie taką na przykład animację, że no nie wiem na przykład, czy coś takiego chcecie powiedzieć, to po prostu bierzecie sobie teraz tak, odkręcacie go, małego świrka waszego, i teraz bierzecie te ręce znowu, zaznaczacie i dajecie na przykład lekko w górę. Teraz z drugą robicie bardzo podobnie. Najlepiej by było po prostu, najbardziej podobne by było, jakbyście po prostu skopiowali tamto, bo wtedy było identycznie 1 do 1 niż jeżeli byście po prostu przesuwali. Teraz polecam to dać po prostu sobie na przykład na 0, tak samo na 0 i na przykład teraz po prostu wziąć i rozprostować te ręce tak, żeby one były mniej więcej podobnie. Dobra, prostujemy, przysuwamy, dajemy w dół, głowę teraz na przykład trochę pochylamy, my tutaj, ręce na przykład dajemy tak jakby na kamerę, hop, hop. Teraz można zrobić na przykład animację, że on sobie pomacha. I nasza animacja wygląda mniej więcej tak. Jak widać, tu jest strasznie dziwny przeskok. Bo to jest przez to, że jak widzicie, tutaj wszystkie te keyframe'y są ustawione o wiele, wiele dalej od siebie. Jeżeli teraz zrobimy sobie tak, zaznaczamy tutaj połowę, przesuwamy je na przykład o tyle, dalej zaznaczamy, przesuwamy, zaznaczamy, przesuwamy, zaznaczamy, przesuwamy. Ja wam osobiście polecam bardzo jakby testować po prostu, jak wam ładniej i lepiej będzie, jak dla was lepiej będzie wyglądało, gdzie sobie po prostu przesuniecie i o ile, bo to dla każdego może być inaczej, czyli na przykład ja sobie przesunę o tyle i mi się będzie podobać. Zależy też do czego to używacie oczywiście. Czekajcie, bo tu jest zbyt blisko i ja nie jestem w stanie sobie zaznaczyć. O dobra. Przesuwam sobie na przykład teraz tutaj o tyle. Teraz sobie bierzemy to znowu, przesuwamy o tyle, teraz sobie to jeszcze przesuwamy o tyle i to ostatnie też o tyle. I teraz cała nasza animacja wygląda tak. Wygląda to jakby to robił robot, więc po prostu ja wam zaraz pokażę bardzo fajny sposób. Tylko przed tym jeszcze dodamy parę animacji głowy, żeby ta głowa wyglądała troszeczkę lepiej. I jak widać, wygląda to naprawdę spoko. Tutaj jeszcze można sobie w sumie dodać animację jedną głowy, żeby to... Czekajcie, żeby to wyglądało lepiej. Dajmy sobie tak, tak, oj messengery, tak. I tutaj sobie na przykład jeszcze dodajmy jeden, jeden, jeden. Dobra, i teraz pewnie się zastanawiacie, co zrobić, żeby ta animacja nie wyglądała jak robot, no nie? Bo to, no powiedzmy sobie szczerze, wygląda to trochę jak robot. Ja sobie jeszcze jednak troszeczkę to przesunę do siebie, bo mi pasuje, żeby ta animacja była trochę dłuższa. Więc zrobimy sobie, znaczy troszeczkę krótsza, więc zrobimy sobie, ściśniemy to troszeczkę ze sobą wszystko. Dobra, wygląda to teraz trochę lepiej. Bardziej dynamicznie i trochę szybciej. Zaznaczacie to wszystko, te wszystkie keyframe'y i klikacie pręczkiem myszki. I teraz macie transitions. I wy wybieracie tą exponential, nieważne, klikacie.
I teraz wasze animacje wyglądają tak. Co prawda to prawda, nie wygląda to już jak robot, tylko wygląda to naprawdę jak praktycznie każda animacja z jakiegoś SMP czy coś takiego, bo właśnie tego oni używają. Można sobie tutaj zrobić oczywiście kamerę, jak będzie wyglądać, ale teraz pewnie się zastanawiacie, jak to przerzucić do Premiera, czy tam do jakiegokolwiek innego programu do montażu. Klikacie tutaj, po prawej stronie będziecie mieli takie coś jak Environment. No nieważne, po prostu klikacie tutaj to, co ja kliknąłem. I teraz klikacie tak. Clouds wyłączamy. Ziemię wyłączamy. Teraz tak. Fog wyłączamy. I tutaj zostało nam takie niebieskie tło. Jeżeli macie na przykład niebieskiego skina, no to ustawiacie po prostu tutaj zielony i macie green screena. Jeżeli macie jakiegoś zielonego skina, no to po prostu ustawiacie na niebiesko, no nie? O, tak o na przykład. W moim przypadku właśnie jest szary, więc jakikolwiek sobie kolor ustawię będzie dobrze. I teraz klikamy tutaj render. Render animation. Teraz klikamy tutaj tak. Klikamy to, klikamy MP4, quality high, zostawiamy i dajemy save. Nazywamy to sobie na przykład, nie wiem, nazywamy sobie tutaj na przykład folder, zapisujemy i czekamy, aż nam się wyrenderuje. Dobra, gdy animacja nam się wyeksportuje, otwieramy nasz program do montowania. W moim przypadku, wypadku to jest Adobe Premiere Pro 2020 rok. I szukamy, gdzie nam się to wszystko pobrało. Wchodzimy tutaj w animację do filmu, w test animacji i mamy tutaj naszą animację. Przerzucamy ją tutaj, ma ona około 5 sekund. Teraz pewnie się zastanawiacie, ale luzak, tu jest znak wodny, co z nim zrobić? Spokojnie, spokojnie, wszystko wam już tłumaczę. A więc tak. Bierzemy sobie i na przykład jest według was za szybka ta animacja, klikamy prawym przyciskiem myszki, speed direction i na przykład sobie dajemy na, nie wiem, 85 przypuśćmy. I wygląda to teraz wolniej, można ewentualnie też sobie cienie usunąć, jeżeli komuś przeszkadzają. I teraz tak, żeby usunąć znak wodny, bo tutaj na przykład wam przeszkadza, to po prostu wpisujecie sobie crop, bierzecie tutaj cropa, narzucacie i teraz na przykład dajecie sobie to kółeczko, bierzecie sobie tutaj ładnie, robicie tak, żeby wam na nic innego nie nachodziło, zaznaczyliście tutaj to sobie, to teraz zjeżdżacie trochę w dół i klikacie left na przykład na fulla. I jak widzicie, wycięło nam się tutaj całkowicie z ekranu, z naszego filmu, wyciął nam się kawałek, więc teraz mamy taki problem, że tutaj będzie lekko ręka niewidoczna, jak widać. Ale nam to w niczym nie powinno przeszkadzać, bo to tak naprawdę jest dosyć szybka animacja, więc widz nie powinien zwrócić w ogóle na to uwagi. I teraz klikamy sobie tutaj i wpisujemy Ultra Key. I przerzucamy Ultra Key właśnie na naszą animację. Szukamy go tutaj na efekt kontrolu i mamy tutaj Key Color. Klikamy tą pipetkę, najeżdżamy. No i całkowicie już jakby mamy możliwość do robienia różnych rzeczy. Jeszcze się dużo ludzi pytało mnie, jak mieć takie tło, takie co było w randomizerze. Przechodzicie do linku, który macie w opisie i na tym dysku będą wszystkie jakby lepsze, w sensie według mnie, motion backgrounds. Na przykład bierzemy to i sobie tutaj pobieramy. Pobrało nam się tutaj, przerzucamy sobie to teraz do Premiera. I pamiętajcie, to musi być pod waszą animacją. Bo jeżeli to będzie nad animacją, no to przecież to przykryje, no nie? Więc musimy dać to pod, teraz sobie to przesuwamy, to na przykład powiększamy, żeby on wyglądał lepiej, bo na przykład chcecie na środku ekranu, tak, tylko że teraz jest na przykład za duży, sobie go po prostu lekko obniżacie i jest teraz centralnie na środku ekranu. Dobra, to by było w sumie na tyle na ten odcinek, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba, jeżeli wam się podobało, lajka dla zasięgu, bijajcie na Discorda, jeżeli wam nie działa.